Więc teraz rozmawiam z panem Stanisławem Tykaczykiem, który jest dyrektorem Centralnego Ośrodka Badawczego Rozwojowego Opakowań. I czy można pan powiedzieć nam coś o ośrodku? Tak, my zajmujemy się jako jednostka badawcza rozwojowa opakowaniami w szerokim tego słowa znaczeniu, to znaczy badaniem, tworzeniem oraz również badaniami dotyczącymi nie tylko samych materiałów opakowaniowych, ale również opakowań, odpadami opakowaniowymi, zwłaszcza w znaczeniu ekologii, a także również sprawami związanymi z maszynami opakowawczymi oraz szeroko rozumianą gospodarką opakowaniami w skali kraju i nie tylko. Należymy do szeregu światowych organizacji, w tym m.in. do Światowej Organizacji Opakowań. Jeśli chodzi o nasze priorytety, to one są związane z gospodarką polską w zakresie opakowalnictwa, odniesioną przede wszystkim do opakowań jednostkowych, opakowań transportowych oraz opakowań ekologicznych. Tak jak powiedziałem, bardzo ważnym elementem są również sprawy związane z zarządzaniem opakowalnictwem w skali kraju. Mamy bardzo dobre kontakty międzynarodowe, zarówno z państwami czy instytucjami w państwach starej Unii, jak również tymi w nowej, między innymi z Czechami, z Litwą, Łotwą, a także Estonią. Bardzo dużą uwagę przywiązujemy również do kontaktów z naszymi sąsiadami w zakresie opakowalnictwa zza ściany wschodniej. Mam tu na myśli przede wszystkim Ukrainę, a także Białoruś i Rosję. Chcemy nawiązać bardziej bliskie kontakty również z innymi państwami. Przykładem może być Mołdawia, przykładem może być Armenia, Rumunia oraz Węgry. I jak ważna dzisiaj jest ekologia? Jeśli chodzi o czynnik ekologiczny, jest on moim zdaniem niezwykle istotny, bo mamy materiały opakowaniowe, same opakowania po wykorzystaniu pozostają odpady opakowaniowe, no z którymi trzeba coś zrobić. Tak się składa, że z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej zostały nałożone duże nakłady i duże ilości materiałów, które muszą być podane ponownemu przerobowi, recyklingowi, bo samo deponowanie to jest to swoiste barbarzyństwo. W tym zakresie działa specjalny zakład, który powołałem, Zakład Ekologii Opakowań, który te wszystkie sprawy ujmuje, zajmuje się badaniem tych dosyć specyficznych opakowań i nasza uwaga nakierowana jest na opakowania biodegradowalne, które rozpoczęliśmy w zakresie badań wspólnie z Polską Akademią Nauk. I ile opakowań teraz około jest można biodegradować? W tej chwili limity, które sobie przypominam, dochodzą do ponad 50%. To są te limity narzucone nam przez Unię Europejską. Co roku one są większe i te limity zostały ściśle określone do roku 2012. Chcę powiedzieć, że dopóki co, to te limity przez polską gospodarkę są spełniane zgodnie z wymaganiami unijnymi. I sądzę, że tak to będzie miało miejsce w przyszłości. I od ile czas istnieje ośrodka? Jeśli chodzi o istnienie ośrodka jako takiego, to jest bardzo długie. W obecnej formie ośrodek istnieje już ponad 25 lat i jest jedynym ośrodkiem, które podlega Ministerstwu Gospodarki, jedynym ośrodkiem w zakresie opakowalnictwa, jedynym ośrodkiem z tego zakresu w całym naszym państwie. Tak. I jakie różnice pan widzi od opakowania dzisiaj lub od kiedy pan, powiedzmy, zaczynał w tym? Z punktu widzenia tych wcześniejszych czasów, które są panom znane z czasów, które określamy mianem do naszych przemian, zwłaszcza czasów komunistycznych, sprzed przemiany, no to opakowalnictwo było rozwinięte u nas nie najlepiej. Przysłowiowym, powiedzmy, materiałem opakowaniowym zdarzało się, że była
zwykła gazeta. Tak. W tej chwili postęp w tym zakresie jest olbrzymi. Chcę powiedzieć, że wspólnie z Polską Izbą Opakowań w ramach konkursu Pakstar doprowadziliśmy do swoistego promowania naszych opakowań. Tutaj należy podkreślić, że nasze produkty zajmują najwyższe, zdobywają najwyższe laury. Mam tu na myśli sukcesy na Światowym Kongresie, na Światowej Organizacji Opakowań Worldstar. Dlatego, ażeby to było możliwe, powołaliśmy polski konkurs opakowań, tak zwany Pakstar. I te opakowania, które uzyskują najwyższe oceny, są nominowane potem do udziału w konkursie światowym i odnoszą tam stosowne sukcesy. Fajne. Okej. Dziękuję bardzo. Zapraszam do współpracy. Dziękuję bardzo.